Od kiedy syn Heleny wyjechał na stałe do Polski, mieszkańcy domu na Broad Beach nie mogli znaleźć sobie miejsca. W końcu jednak zaakceptowali zmiany i wkraczając w nowy etap życia, rzucili się na głęboką wodę. Znów się przeprowadzamy, Onet, widzisz? A ciebie zawsze weźmiemy, nie martw się. Wszystko się do góry nogami poprzewracało. Będzie kapitalny remont naszego domu. Rok albo może ich dłużej, nie wiadomo. Zawsze się przeciąga. Jak mówią, że rok, to przeważnie jest rok i pół. Będą wymieniane okna, drzwi, będzie basen, jacuzzi, nowa kuchnia, nowe łazienki. Wszystko będzie nowe. Remont prawdopodobnie ma kosztować około miliona dolarów. Today is recognition, so you need to go to Ocean Avenue, figure out what you're gonna need there from furniture. All right. Then I'll have a professional packing company. When are the movers coming? The packers? The professional we're getting bids this week to get the everything done, including 3 packing companies. Ja już nie pamiętam, ale pewnie z 40 razy się przeprowadzałam. Wracaliśmy z Lwowa do Polski, miałam rok i pół i mówiłam do mojej mamy, paszli, pajdiom. To były moje pierwsze słowa w Polsce. I tak paszli, pajdiom w 8 krajach i w Ameryce chyba z... Ja wiem ile, z 25 razy się przeprowadza. Przecież do tego domu się wprowadziłam rok temu, akurat rocznica, a teraz już znów się wyprowadzam. Dla mnie to nie jest żaden stres. Ja się wszędzie szybko zaadoptuję. Weźmiemy Dianę, weźmiemy Nikolasa, weźmiemy świętego Antoniego, to jeszcze ze Lwowa przyjechał. Chodź, Onyx, chodź. O! Proszę. Znów na stare śmieci. Onyx, pamiętasz? Wprowadzałam się do mojego mieszkania w Santa Monice. Kupiliśmy to mieszkanie razem ze Stevenem. To mieszkanie ja dostałam zaraz po rozwodzie i do tej pory mam. To Nikolasa pokój. I łazienka Nikolasa. Trochę dziwne takie uczucie, bo jak się tu wprowadziliśmy, to Nikolas miał tylko 3 latka i Steve i ja. I Nikolas teraz już skończył high school, wyjechał. Steve do nieba pojechał. No ale dzięki Bogu, że mamy tutaj taką awaryjną kawalerkę. Gdzieś trzeba przeczekać ten remont, tak? I can live with Helenita in a shoebox, it doesn't matter. I mean, if I wake up and I'm happy and she's happy and we're doing things that are good, that's it. I mean, that's what life is all about. It's not the shell, it's about the being.